Tatry, natchnienie wielu pokoleń Polaków. Każdy z nas, w sobie tylko właściwy sposób, odbiera piękno tego regionu naszego kraju. Niektórzy przyjeżdżają tu na kilka godzin, nie bacząc na gigantyczne korki na Zakopiance, by nasycić oczy tym wspaniałym, niepowtarzalnym widokiem. Inni spędzają tu po kilka dni, a nawet kilka tygodni. Szczęśliwcami są ci, którzy mają i kochają Tatry na co dzień. Trudno nie kochać miejsca, tego, w którym się człowiek urodził. No, urodziłem się tutaj w Tatrach, to znaczy w Tatrach na Podhalu, we wsi Murza-Sichle i od dzieciństwa patrzyłem na te Tatry. A taka pierwsza moja przygoda, w ogóle już trochę zawodowa, z górami to było i zetknięcie się z PTT-kiem, to były lata 65, kiedy podjąłem pracę na Haliornach w Stronisku. Byłem tam 4 lata pracownikiem, a później przeszedłem do dyrekcji do Zakopanego i już tak, powiem szczerze, cały czas do dnia dzisiejszego jestem związany i z PTT-kiem, i z tym, co się w górach dzieje, i z oddziałem PTT-ka w Zakopanem. Po drodze zdobyłem uprawnienia przewodnickie, należę do TOPR-u, też był czas, kiedy się trochę udzielałem w tym TOPR-ze. No i tak przeszło wiele, wiele lat, jest mi tu dobrze i myślę, że kocham to miejsce. I warto, ja uważam, że warto. Na urlopy na ogół nigdzie nie wyjeżdżam, bo powiedziałem, że mieszkam w tak pięknym terenie, że za bardzo nie potrzebuję wyjeżdżać na inne. Poza zwiedzaniem oczywiście, bo trochę byłem w innych górach też i w innych miejscach turystycznych, ale głównie to jestem tu. W Tatrach ludzie upodobali sobie morskie oko. A które rejony Tatr pan upodobał? Ale to trudno powiedzieć. Ja powiem, że morskie oko, jako przewodnik, byłem z grupami nieraz, że jeżeli ktoś był raz w morskim oku, to chce wrócić, bo to jest miejsce niepowtarzalne. Ale takich miejsc w Tatrach jest wiele. Ja kiedyś Doliną Kościelską, jak pracowałem na Ornaku, przechodziłem tą dolinę wiele razy, setki razy. I powiem szczerze, że zawsze widziałem w niej coś nowego. I uważam, że jest to jedna z piękniejszych dolin, choć wiele, wiele dolin jest pięknych, jak Strążyska, Białego, mają inny charakter, ale są również bardzo urokliwe i piękne. Zresztą w ogóle trudno powiedzieć, że w Tatrach jest jedno miejsce najpiękniejsze. One są wszystkie piękne. W zależności od tego, jak na to patrzymy, o jakiej porze dnia, pogodzie, to ma pewien wpływ na to, jak my to widzimy. Miłośnikom Tatr, a do takich należą bez wątpienia członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zależy na tym, aby mimo postępującej urbanizacji zachować naturalne piękno tego regionu Polski. Powszechnie wiadomo, że bez szlaków turystycznych oraz schronisk PTTK wędrowanie byłoby bardzo ograniczone. Mało się jednak dostrzega rolę schronisk w sanitacji szlaków oraz, że towarzystwo jako gospodarz schronisk wprowadza alternatywne źródła energii. Sprzyja to przyrodzie i czystości na szlaku. Od kilkunastu lat PTTK wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofunduszem realizuje program ECO. Jest to piękny temat i bardzo na czasie, stąd też po prostu nasze Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w to się wpisuje bardzo szeroko. Nie ukrywam, że jest to jeden z głównych tematów na dzień dzisiejszy do konkretnej realizacji. Zielone schroniska tatrzańskie jako program, ani nie tylko małopolski, już domniemywam, bo z nas biorą wzory inne obszary. Daje nam ten efekt, że po prostu sanitacja, po pierwsze, szlaków turystycznych, powtórne sprawy dotyczące ekologii daleko posunięte, a więc związane z oczyszczeniami ścieków. Po trzecie, sprawy dotyczące schronisk, górskich schronisk turystycznych, ich wystrój.
to także pewien element edukacyjny. Po czwarte, to wszystko, co się dzieje w odniesieniu do infrastruktury, zarówno zewnętrznej, jak i też wewnętrznej. Jest to związane ze sprawami dotyczącymi na przykład nowych zadaszeń, nowych ociepleń, nowych wystroi, ale również i w odniesieniu do tej infrastruktury zewnętrznej, jak ją nazywam, to jest elektrownia wodna przykładowo, nowa, cały system ogrzewania solarnego we wszystkich schroniskach, zarówno tych karpackich, w paśmie tatrzańskim i też bieszczadzkich. To jest nowa jakość. To jest nowa jakość, z którą spotykamy się bezpośrednio w realizacji szerokiego programu, który w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym wypracowaliśmy i bardzo, i to powiem szczerze, bardzo skutecznie wdrażamy. Program ekologiczny PTTK wspierają władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Schroniska tatrzańskie pełnią ważną rolę, bo w tych schroniskach można spocząć, można załatwić swoje potrzeby i w związku z tym no jest problem, co dalej, prawda? Co ze ściekami z kuchni, co ze ściekami z toalet. Na pewno ważne jest, żeby to nie dostawało się do środowiska, stąd dbałość o gospodarkę ściekową. Spośród 8 schronisk tatrzańskich mamy jedno, które ma kolektor kanalizacyjny doprowadzający do ścieków miejskich w Zakopanem, to są kalatówki i tu nigdy nas głowa nie bolała, co ze ściekami. Natomiast pozostałe schroniska nie są podłączone do sieci, bo przecież to za daleko, z gór nie będziemy sprowadzać rur kanalizacyjnych, w związku z tym najistotniejsza jest dobra oczyszczalnia ścieków. Ta era dobrych oczyszczalni ścieków zaczęła się kilkanaście lat temu, gdy pojawiły się oczyszczalnie typu Biowak, no i PTTK zaczęło sukcesywnie wyposażać schroniska w takie właśnie oczyszczalnie. Najtrudniejszy problem był w Dolinie Pięciu Stawów, dlatego że do nowoczesnej oczyszczalni potrzebne są dwa warunki. I potrzebne jest napowietrzanie, natlenianie, a po drugie trzeba temperaturę w oczyszczalni mieć powyżej 7 stopni Celsjusza. Jak to zrobić w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie nie ma prądu elektrycznego, bo przecież nie ma sieci energetycznej doprowadzającej do schroniska. Jest agregat, który no niekoniecznie jest wydolny. Jest prymitywna oczyszczalnia, nie oczyszczalnia, tylko elektrownia wodna, która produkowała tak mało prądu, że nie starczyło na oczyszczalnię. W związku z tym prąd był na potrzeby bytowe, ale nie na funkcjonowanie oczyszczalni. I dopiero ta modernizacja, jaka została teraz dokonana dzięki PTTK, a mianowicie bardzo nowoczesna elektrownia wodna, która daje tak dużą energię, no pozwoliła na to, że ta energia jest też wystarczająca dla funkcjonowania urządzeń oczyszczalni i ścieków. W związku z tym po 50 latach funkcjonowania schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie nie do końca dobrze oczyszczone ścieki rozsączały się do gruntu, zostawały w Tatrach, to wreszcie po tych 50 latach mamy sytuację, no, z której się ogromnie cieszymy. Z oczyszczalni wypływa woda, której może nie chciałbym się napić, ale na pewno by mi nie zaszkodziła, gdybym to zrobił. A więc do przyrody odprowadzana jest woda oczyszczona i oczyszczone ścieki. I to jest najwyższy standard, na najwyższym poziomie, jakim jest schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polski. Wiele zmieniło się także w Tatrach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nie tylko mamy dostęp do funduszy unijnych, lecz także nie istnieje już problem granicy między Polską a Słowacją. Zmieniło się tak ze swojego, że tak powiem, przeżywania tych przejść granicznych, to się wiele zmieniło. Bo bywałem w tej Słowacji wiele razy, dlatego że jako biuro turystyczne w Zakopanem PTTK współpracowaliśmy ze słowackimi biurami. Bywało tak, że czasami 3-4 razy tygodniowo przechodziłem granicę. No przejeżdżałem czy przechodziłem. Zawsze tam trzeba było się nisko kłaniać, otwierać plecaki i czekać w kolejce. Trzeba powiedzieć, że to, co jest dziś, jest to wspaniała sprawa. Po prostu idzie się na drugą stronę Tatr, tak jakby się szło do swojego miejsca gdzieś tam bez potrzeby, że ci ktoś przegląda, zagląda. Natomiast jest rzeczą to, cośmy tamtego roku przygotowali wspólnie ze słowacką młodzieżą i Zakopane, takie przejścia przez szlaki, przez Tatry, tak zwane szlakami transgranicznymi. To są te szlaki, które się łączą
na Grani Teatr ze strony Polski, ze Słowacji. Jest takich 9 punktów i my w ramach współpracy transgranicznej, oczywiście ze środków Unii Europejskiej poprzez pomoc Euroregionu Tatry w Nowym Targu, mieliśmy takie zadanie i żeśmy zorganizowali 9 przejść z młodzieżą szkolną z Zuberca i Zakopanego z gimnazjum numer 2 zakopiańskiej młodzieży. Trwało to cały rok. Ta akcja, spotkania były młodzieży polskiej i słowackiej, to były dwudniowe przejścia, może nie będę wymieniał, ale były to od Tat Zachodnich aż po Morskie Oko i Rysy. Młodzież opracowała taki przewodnik swoimi oczami, bo porobili zdjęcia, jak szli, widzieli to na swój sposób, bo to szli nie jedni po pierwszy raz. I taki przewodnik żeśmy wydali. Jest to bardzo fajna rzecz, które opisały te dzieci, jak wyglądają te szlaki turystyczne, z którymi można przejść z Polski do Słowacji. No, traktujemy to, żeby podtrzymać tą tradycję spotkań, ponieważ uważamy, że Tatry są górami jednymi, które nas powinny łączyć, tak ze strony polskiej, jak i ze słowackiej. No i myślę, że to nam się udało. I jest jeszcze taka sytuacja, że jest w Dworcu Zaczańskim za te otrzymane środki, żeśmy tam wyremontowali. Jest taka salka, no, pomieścisz gdzieś 50 osób, to jest Centrum Transgranicznych Szlaków Tatrzańskich pod takim hasłem, wyposażone w bibliotekę, no i oczywiście w odpowiedni strój regionalne wyposażenie. Dzięki programowi Zielone Schroniska obiekty górskie zmieniają swój wygląd. Trwa zagospodarowywanie otoczenia schronisk, łącznie z miejscami do odpoczynku. Prawie wszędzie są już udostępniane nowe lub zmodernizowane kuchnie turystyczne, suszarnie odzieży, punkty napraw sprzętu turystycznego. Turyści mogą już korzystać z takich miejsc w schroniskach w Dolinie Roztoki, 5 Stawów Polskich i na Polanie Chochołowskiej. W schroniskach o znaczeniu historycznym zostaną odpowiednio zaaranżowane wnętrza, tak by znalazło się miejsce na stałe ekspozycje poświęcone ich patronom. Taką wystawę ma już schronisko na Polanie Chochołowskiej, które od jesieni ubiegłego roku nosi imię Jana Pawła II. W ostatni weekend września w Tatrach spotkali się działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz przedstawiciele firm i przedsiębiorstw pracujących przy realizacji projektu Zielonych Schronisk. Zaprosiliśmy dzisiaj gości, ponieważ zakończyliśmy program zmierzający do zmniejszenia uciążliwości schronisk PTTK dla środowiska naturalnego Tatr. Chcemy, żeby te obiekty były wygodniejsze dla turystów, przyjaźniejsze dla turystów i równocześnie nie szkodziły środowisku. Będzie to dotyczyło największej naszej inwestycji z tego programu, czyli zmniejszenia uciążliwości schroniska w Dolinie 5 Stawów, najwyżej w kraju położonego schroniska. Dobra. Zrealizowaliśmy tam bardzo ambitny program. Przebudowaliśmy małą elektrownię wodną, zmodernizowaliśmy obiekt, zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na ciepło i wybudowaliśmy nową biologiczną oczyszczalnię ścieków. Partnerami w tym przedsięwzięciu były fundusze ekologiczne, no niestety nie istniejąca już fundacja Ekofundusz i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatnie nam w tym przedsięwzięciu pomogły. Oczyszczalnie, elektrownie wodne. Co z tego ma turysta? To wszystko jest teraz lokowane przy schroniskach w Parku Narodowym, w Tatrach. Musi być to standardem nie tylko XXI wieku, ale standardem, który chroni przyrodę, to co z niej zostało. To co zostało, to co ma służyć nie tylko turyście, ale przyrodzie jako takiej. Także nasze schroniska, a szczególnie 5 stawów, do których dzisiaj idziemy, w których nie będzie już ważony koks, nie będzie ważony węgiel. Ta ilość ton, które tam woziliśmy, ten pył wychodzący z kominów, to był przerażający widok. To tak po prostu było. Jak omawialiśmy ostatnio zmniejszającą się ilość tak zwanej niskiej emisji, czyli ilości siarki, ilości tego, które nie będą już, po prostu nie będą już wyrzucane z kominów, z komina 5 stawów, no to
ucieszyliśmy się. Wiemy, że działanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego służy naprawdę przyrodzie. Przy okazji służąc turystom, bo jednak na terenie Parku Narodowego te rzeczy muszą być ze sobą połączone i przyrodzie, i turystom. Wizytacja położonych wysoko w górach, elektrowni wodnej i oczyszczalni ścieków wiązała się z koniecznością wielogodzinnej wędrówki. Mijane miejsca przybliżał dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ten próg jest granicą między Doliną Roztoki, a górną częścią tej doliny, już o nazwie innej, o dolinie Dolina Pięciu Stawów Polskich, gdzie jest ten słynny, największy w Polsce wodospad Siklał. Więc będziemy szli teraz terenem już nie tak stromym. Cały czas po prawej ręce będziemy mieli przebijające między świerkami szczyty masywu Wołoszyna. A po lewej ręce będziemy mieć zbocza opalone. O ogólnej nazwie opalone kończą się roztocką czubą, a po drodze będą jeszcze różne inne nazwy, które ewentualnie wymienię. Teraz już jest płasko, więc nawet będzie przyjemność zejścia lekko w dół do potoku, który przekroczymy i będziemy szli po drugiej stronie potoku. Po wyczerpującej wędrówce grupa działaczy PTTK i gości dotarła do elektrowni wodnej. Zarówno elektrownia wodna, jak i oczyszczalnia ścieków są znakomicie wkomponowane w przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nowe i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków są już także w schroniskach na Hali Gąsienicowej, na Markowych Szczawinach, Polanie Chocholowskiej oraz przy Morskim Oku. PTTK w dalszym ciągu będzie modernizowało infrastrukturę służącą ochronie środowiska. Między innymi wybuduje oczyszczalnie ścieków przy schroniskach na Starych Wierchach i Leskowcu oraz przy Bacówce nad Wierchomlą. Podczas turystycznego spotkania w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów podziękowano wykonawcom i budowniczym elektrowni wodnej i biologicznej oczyszczalni ścieków. Miło mi zawiadomić, że Zarząd Główny PTTK zechciał uhonorować naszych partnerów z funduszy ekologicznych okolicznościowymi grafikami z napisem i tak. Szanowny pan doktor Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymuje grafikę. Jest nieobecny dzisiaj, przepraszam, prosiłbym pana prezesa o wręczenie. Grafikę odbierze reprezentujący fundusz pan dyrektor. Panie dyrektorze, w imieniu zarządu oraz wszystkich tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tej inwestycji, przekazuję tę grafikę na pamiątkę z podziękowaniem za dokonania tu w Dolinie Pięciu Stawów, w tym schronisku i na pamiątkę tego i dla dalszych współpracy. Serdecznie dziękuję w imieniu zarządu i szczególnie pana prezesa Rączki. Istotną cechą tego projektu jest to, że w tej mikroskali zawarte są cztery najważniejsze cechy projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po pierwsze jest to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Po drugie jest to efektywność energetyczna. Po trzecie jest to zmniejszenie presji na środowisko i po czwarte innowacyjność. Wszystko to w pigułce, w tym niesamowicie pięknym otoczeniu zostało zrealizowane i to jakby dodaje rangi i podnosi wyjątkowość tego projektu. Mamy przygotowane wyróżnienie i grafikę również dla pana profesora Macieja Nowickiego, prezesa funduszu. Pan profesor jest jednak dzisiaj nieobecny. Natomiast grafikę odbierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, jestem wzruszony w imieniu pana profesora. Proszę się jeszcze nie oddalać, dobrze? Mamy również jeszcze jedną grafikę. Zaraz przekazujemy. Dla pana wiceprezesa Jana Kraskiego. Teraz jestem wzruszony absolutnie samodzielnie. Dziękuję bardzo. Zarząd Główny swoją uchwałą medal PTTK za pomoc i współpracę przyznał głównemu wykonawcy przedsiębiorstwu Energocenter spółka z OO w Katowicach. Panów prezesów uprzejmie proszę o odebranie wyróżnienia, a pana profesora wręczenia. Dokonania państwa są tutaj szalone, olbrzymie, a współpraca, myślę, rysuje się bardzo pozytywnie. Stąd też przekazuję medal, przekazuję dyplom z życzeniem, aby współpraca z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym nie tylko w tym pięknym entourage, w tym pięknym środowisku, ale również
generalnie układała się w przyszłości również pozytywnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne wyróżnienie, najważniejsze dla naszej firmy, które do tej pory otrzymaliśmy. Dziękujemy bardzo. A ja tutaj taki sam medal Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nadaje firmie Bionor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach. Proszę kolegę wiceprezesa Romana Bargieła także o uczestniczenie w tej ceremonii. Wręczamy dyplom i medal w podziękowaniu za te dokonania, które w sanitacji nie tylko szlaków, ale i schronisk staczańskich są niezwykle ważne. Stąd też uhonorowanie Państwa tym dyplomem i tym medalem dla nas jest szczególnie ważne. Bardzo dziękujemy i czujemy się zaszczyceni. Przyjechałem z nadmorza, 800 km stąd z Gdańska. Przyjechałem, żeby zrealizować to, o czym tak pięknie pisze nieżyjący poeta Jonasz Kofta. Żeby coś miało się zdarzyć, trzeba marzyć. I ja marzyłem o tym, żeby być w Tatrach. Ale nigdy nie przypuszczałem, że to nastąpi teraz i w takim miejscu i w takich okolicznościach. Czyli byliśmy w Roztoce, byliśmy na znakomitym spacerze, dyrektorze. To była naprawdę uczta przyrodniczo-intelektualna po Tatrzańskim Parku Narodowym spacerować z Panem i oglądać to wszystko, czego na co dzień, tak jak mówił prezes, może nie dostrzegamy, ale co jest razem z nami i w nas. A potem zobaczyłem świetne schronisko i ja, człowiek z nadmorza, w tym miejscu, gdzie stykają się dwa żywioły, i woda, i ziemia, ja pomyślałem sobie, panowie inżynierowie, że też znakomitą pracę tutaj zrobiliście dla gór, ale też przede wszystkim dla Polski, wyznaczając standardy, jak to ma wyglądać nowoczesna, ekologiczna turystyka w XXI wieku. Przybywa do nas w ciągu roku bardzo dużo turystów. Można powiedzieć, że jest to, że są to grupy z całej Polski, jak i też goście zagraniczni. Jest dużo u nas gości ze Słowacji, z Czech i z dalszych zakątków, z Anglii, z Francji, a nawet w tym roku mieliśmy grupę z RPA. Więc rzeczywiście jesteśmy bardzo z siostrą szczęśliwe, że mamy się czym chwalić, że właśnie w tej dolinie, dzięki nowej inwestycji, jest odczuwalna ta spójność między działaniami turystycznymi a otaczającą przyrodą. To wszystko teraz razem współgra. Bardzo jesteśmy szczęśliwe, że byłyśmy tego świadkami i uczestnikami, że to się zdarzyło, że tak powiem, za naszych czasów, patrząc na historię całej rodziny, mogę tak powiedzieć. Dlatego wszystkich gości